Muszę wam powiedzieć, że się zgadzam z tym, co bracia tutaj głosili. Ale muszę wam powiedzieć, że nie wszystko pamiętam. Nie wiem, czy wy pamiętacie. Ja jestem starszy, moja pamięć już ulotna jest. Ale ja dzisiaj, patrząc na ten temat, świętość zboru w obliczu czasów ostatecznych. Chcę przeczytać 2, 3, 4 fragmenty Słowa Bożego, które mówią o czasach ostatecznych, ponieważ opieramy się o Słowie Bożym. Dlatego będę tylko czytał, nie będę komentował, ponieważ każdy z tych fragmentów, które na pewno znamy, ale chcę tylko po prostu nam przypomnieć, co Słowo Boże mówi o czasach ostatecznych. Dlatego otwórzmy najpierw drugi listy apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział i 5 wierszy. 2 rozdział, drugi listy do Tymoteusza, 3 rozdział. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepościągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Następny fragment. 1 list do Tymoteusza, 6 rozdział. 3 do 5 wersetu. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów, spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle, wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można osiągnąć zyski. 2 do Tymoteusza, 4 rozdział. 4 rozdział, 2 list do Tymoteusza. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelistę, pełnij rzetelnie służbę swoją. 2 Piotra, 3 rozdział, od 1 do 3. 2 list Piotra, 3 rozdział. List ten, umiłowany, jest już 2 listem, który do was piszę, a w nich chcę przypomnieć, przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiadali święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiecie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości.
List Jakuba. Siedemnasty, dziewiętnasty wiersz. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi nie mający ducha. Przypomniałem kilka tylko fragmentów, które, no tak myślę, mówiące o czasach ostatecznych. Wiem o tym, że te słowa, bracia, znacie. Ale chcę jeszcze jedną rzecz przypomnieć. Na pewno, jakbyśmy 1 do Koryntian 16, 13. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni. Czuwajcie. Trwajcie w wierze, bądźcie mężni. Dzisiaj mamy temat świętość zboru w obliczu czasów ostatecznych. A na końcu chcę przeczytać to, co Pan Jezus powiedział, kiedy jeszcze żył. 13 rozdział Ewangelii według Marka. Ponieważ to, że dzisiaj sobie przypominamy, mówimy, jaka powinna być Twoja świętość. Ty, który jesteś w danej społeczności, w danej wspólnocie. Bo tak jak i ty jesteś, taka ta wspólnota jest. Ale co Pan Jezus powiedział w tym 13 rozdziale Ewangelii według Marka? A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznacie, że blisko jest lato. Tak i wy. Gdy ujrzycie, że to, co się dzieje, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie. Czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom. Każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, by czuwał. Chcę podkreślić, każdemu wyznaczył jego działanie. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To wam mówię wszystkim. Czuwajcie. Tak powiedział Pan Jezus. To wam mówię wszystkim. Czuwajcie. Amen. Amen.